witam wszystkich serdecznie we wtorek 15 czerwca 2021 roku. Taka rajzeczka po okolicy, jak widzicie. Ciepło jest, ponad 20 stopni, jest godzina, zdaje się, 7 wieczór już, a jest tak ciepło. Czemu ja jeżdżę na rowerze? Bo mi kozali. To raz. A dwa, no mam pierwszą zmianę i jakoś tak wyszło. Jakoś tak wyszło. Bo już tych kilometrów jest przejechane, a już jest 18 po. Tak, 18 po. A ile mamy kilometrów? Na Bike Computer Pro sprawdzamy. Tak. Znów 18 km przejechane. Bardzo fajna aplikacja, ten Bike Computer Pro. Wszystkie trasy w okolicy widać. Tutaj widać trasę Greenway Kraków Morawy Wiedeń. Ona tu prowadzi niedaleko. Bo ja jestem w tej chwili w Międzyrzeczu Dolnym, na tak zwanej Jasienickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tutaj mają powstać zakłady. Tam już widać, coś powstaje. No, byłoby fajnie, jakby tu coś powstało, jakby jakaś fajna robota była. Roba by mi bardzo blisko, bo tu już jest widoczny kościół w Brunowie, czyli jakieś pi razy drzwi koło 4-5 km bym miał do roboty. Także naprawdę fajna sprawa. Tym bardziej, że tam troszkę, jak te chałupy są, nie te tutaj, tylko za tymi, tam jest druga, którą jeżdżę rowerem do obecnej roboty, do Międzyrzecza Górnego. No dzisiaj, że nie jechał rowerem do roboty, z racji tego, że musiał jechać jeszcze do Czechowic, do przychodni lekarskiej i nic nie załatwiłem, bo nie zrobili mi zdjęcia rentgenowskiego płuc. Muszę jeszcze mieć konsultację lekarską. No ale tak bywa czasami. Służba zdrowia taka jest. Generalnie rzecz biorąc, samo poczucie całkiem niezłe, tylko że jeszcze trochę taki katar jakiś mnie chwycił, ale już przechodzi. Tak. Myślę, że sobie tak jeszcze z godzinę pojeżdża. O, 11 maja 2021 na strefie w Międzyrzeczu Dolnym zostały zgubione okulary korekcyjne kolor granatowy z nakładką słoneczną, kolor bordowy marki Giorgio Armani. Nikomu się nie przydadzą, a do nauki są niezbędne. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt pod numerem. I jest tutaj numer podany. Także jakby ktoś tutaj był, znaszał jakieś okulary, to niech się odezwie w komentarzu. A roba tutaj ujawni ten numer. Ja 734 197 1179. Także jakbyście znaleźli brele, to napiszcie albo w komentarzu, albo zadzwońcie tam pod ten numer i zobaczymy, co będzie. Oczywiście jeżeli będziecie dzwonić z jakimiś pierdołami, no to nie ręczymy za to. Ale jakbyście znaleźli, to dajcie znać tym. Leśne klimaty, Brunowa, wielkające ptoszki, parkingi miłości. Ciekawe, czy tam co będzie. Zobaczymy. Dzisiaj jest 15 czerwca.
miałaś trochę wcześniej wyjechać, ale mnie sąsiad zastawił, że tam u nas się rozchodzi o asfaltowanie drogi. O asfaltowanie drogi, która już jest asfaltowana od praktycznie 2008 roku i jakoś nie może zostać zaasfaltowana, a mamy 2021, więc taka biurokracja jest. Ale mamy nadzieję, że w tym roku się to skończy. Robota powykasana. To już ta podróżka, tutaj Wiślano trasa rowerowo w moim regionie. Troszki ćwierkają, super. Jutro o 4 rano na tym rowerze do roboty. No dzisiaj w robocie było trochę ciekawie, mieliśmy wizytację z Niemiec, jutro też będzie. Gdzie, no, takie wizytacje są, no to wiecie. To jest, że wszystko musi być szczyt malina, nie? A też druga sprawa jest taka, że jeżdżę na rowerze i tutaj teraz dużo kibiców piłkarskich będzie miało pogorszony humor. Zresztą oni już mają pogorszony humor od wczoraj. A to w kontekście wszystkiego, że wczoraj, czyli 14 czerwca 2021 o godzinie 18 rozpoczęło się coś, co po prostu chyba przejdzie do historii jako jeden z najbardziej niechlubnych futbolowych szpilów polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy. Grali Polacy ze Słowakami. No i zgodnie z moimi przewidywaniami, oczywiście, przegrali. Przegrali, ale mecz, czyli szpil po naszemu, po prostu wyglądał fatalnie w wykonaniu Polaków. Ja przyznaję szczerze, że ja jestem krytykiem polskiej reprezentacji od 2002 roku. I przyznaję wprost, że nawet mnie samego zaskoczyło to, w jaki sposób Polacy tak fatalnie przegrali. No bo czy to jest normalne strzelić ze samobuja? Mało tego, dostać czerwoną kartkę i grać w dziesiątkę w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy. To chyba tylko Polak tak potrafi. Także no niestety. Teraz tylko korrida z Hiszpanią i potop szwedzki i do domu. Czyli będą grać jeszcze z Hiszpanią i ze Szwecją. A to już można powiedzieć wprost, że już teraz jadą do domu, bo Hiszpanie są naprawdę bardzo dobrzy. Szwedzi też. A Polacy to jest chyba poziom San Marino po wczorajszym meczu. Wstyd, hańba. Po prostu dno dna. Ach, no nie będę się długo nad nimi rozczulać, bo żaden z nich nie jest tego warty. Po prostu brak słów. Nie myślałem, że aż tak przerżną
Może nawet nie jako krytyka od 19 lat zaskoczy, bo myślałem, że przerżną, ale nie w taki sposób. A przerżnili to z PTS-y. Mamy mi godzinkę. Kto? Nie widzę. 20. No to jeszcze tak. Tutaj się przejadymy. Po tych naszych lasach. I tak za pół godziny już do chałupy. Bo jutro trzeba wstać. Jedzie kolej śląska. No co się mu tam stuko w tym? Widzi 15 czerwca. Kończymy ten nasz dzisiejszy rajding, krótki. Fajnie było. Jutro zaś, ale nie wygląda. No to do następnego razu.